Jego, mam nadzieję, że odgłos klimatyzatora w tle nie będzie wam przeszkadzał, ale na moment, w którym to nagrywam, odczuwalna temperatura to 47 stopni i będziemy mierzyć ubrania, będziemy mierzyć wiga, ponieważ jest to cosplay hall. Do cosplayu, o którym jeszcze nie wiecie, jest to niespodzianka, więc będę w takiej kolejności otwierać produkty, byście mieli okazję sami się zorientować, czyj to będzie cosplay. I może zaczniemy w takim razie od wiga. Po japońsku Katsura, Dzura. Zakupiłam go w sklepie stacjonarnym Assist Wig. Mają moim zdaniem najlepsze wigi w bardzo dobrej cenie. Można je stylizować, są one syntetyczne. I zakupiłam go jakoś 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, jak byłam na Ikebukuro, ponieważ tam mają swój główny sklep. Niestety już nie mają takich ładnych opakowań z materiału. Czarny wig. Może już ktoś wie, co to za postać. Wow, jak zapakowany. Mamy oczywiście, to mówię, kondoma na głowę numer 1, siatkę na głowę numer 2. Możecie sobie wybrać. Ja osobiście wolę kondoma, nie wiem dlaczego. Siatka w jakiś sposób rani moją głowę, mój skalp. Jest to długi, czarny wig i wszystko mi się zaplątało. Może znajdę na stronie online, jak się ten wig nazywa i ile kosztuje, ale z tego co pamiętam kosztował około 4000 jenów. Jest on już wycieniowany, bardzo długi, wycieniowany, więc będę musiała go uczesać. Ma również natapirowane włosy u góry, oczywiście porobię wam później przebitki, ale widać, że nie ma żadnego przedziałka, nic. No i z przodu ma taką grzywkę, którą będziemy podcinać, ponieważ nie jest to docelowa fryzura na tą postać, którą będę robić. Także nagram dla was film, oczywiście jak wiga będę stylizować. Nie jestem specjalistką, ale myślę, że coś damy radę zrobić. Myślę, że już na tą chwilę jesteście w stanie wyobrazić sobie różne postaci. Właśnie w tym kolorze włosów, z tą długością. Ale to nie wszystko, przechodzimy dalej. I myślę, że już tutaj rozwieję wasze wątpliwości. Zresztą sama jestem bardzo ciekawa, bo choć wiga macałam w sklepie, widziałam w sklepie i nawet pokazywałam pani zdjęcie, proszę pani, potrzebuję wiga na tą i tą postać i zaproponowała mi właśnie tego, ponieważ postać, którą będę robić, ma długie włosy, ale związane w kucyk. Tak, jest to kolejna postać z kucykiem na głowie i z grzywką. No, jak sami widzicie, inny kolor włosów, inna długość włosów, więc będzie to coś innego. Ale miałam do wyboru kupić krótkiego wiga, który kosztował 3000 jenów i do niego dokupić klips z kucykiem, który kosztował ponad 1000 jenów, więc wychodziła kwota ponad 4000 jenów. No to bardziej mi się opłacało kupić długiego wiga i później samemu zrobić kucyka. Przejdziemy sobie teraz do dwóch przesyłek, które zamówiłam z AliExpress, ponieważ tam zamawiam wszystkie cosplay i tak jak mówię na wielu filmach, cosplay to zabawa, cosplayerzy to też osoby, które kupują cosplaye, a nie tylko osoby, które robią cosplaye. Jeżeli jesteś bardziej ciekaw, jak wygląda cosplay w Japonii, to odsyłam do mojego filmu Cosplay w Japonii. Ale otwieramy pierwsze otwarcie tych cudownych paczek. Ja otworzyłam tylko i wyłącznie po to, żeby nie szeleścić teraz na filmie. Nie zaglądałam do środka, nie wiem, co jest w środku, nie wiem, czy zgadza się rozmiar oraz czy zgadza się kolor i produkt, który zamówiłam. Więc jest to pierwsze otwarcie przy was. Myślę, że już wszyscy się domyślili. Tak, będzie to postać z serii Moda od Zishi. Pewnie powiedziałam to bardzo źle, ale nie uczy się języka chińskiego, nie potrafi chińskiego, a chiński to nie japoński. Pachnie nawet Chińczykiem. Jak już się niektórzy domyślają, będzie to postać Weiya, Weiji, Wei Wuxie. Różne słyszałam nazewnictwa tej postaci. Czytam nowelkę, widziałam anime. Do tej pory nie wiem, jak się kto nazywa. Taki mały, fajny prezent dostałam z Chin. Bardzo fajny, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Rozmiar M. Link oczywiście do aukcji wam wyślę. Sama dostałam link do aukcji od pewnej wspaniałej osóbki, do której oczywiście zapraszam na Instagrama. Mam nadzieję, że będzie ona moim chińskim mężem, bo Japończycy nie robią cosplayu z tej serii, więc będę sama, samiusieńka. Brakuje mi męża.
To są chyba naramienniki, zaraz je będziemy przymierzać, ale bardzo mi się podobają, są z takiej ala ekoskórki na rzepę, więc regulowane. Fajnie, fajnie. Jakość wykonania naprawdę spoko. Jeden, drugi. To nie wiem, co to jest, do czego to jest, ale prawdopodobnie będzie to Natalie. Natalie! Jaki inside joke mam na imię Natalia? I tutaj przechodzimy do głównego stroju, który jest chyba czymś na zasadzie kimona lub haori. Wow, ładne to. Taka chińska bluzka. Całkiem to ładne. Teraz sobie przymierzymy. Ulala, ile to ma części. Ja nie wiem, czy ja dam radę się w to samo ubrać. Też rozmiar M. Chyba druga warstwa. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby nagrywać przy takiej temperaturze haul cosplayowy razem z ubieraniem się w niego. I tu jest chyba ostatnia część. A nie, wait, jest jeszcze więcej części. Wait, wyleciało na mnie sporo rzeczy. Wyleciał na mnie jakiś taki dziwny coś ala długopisik z dzwoneczkiem. Nie wiem, dlaczego to jest. Frędzelek z listkiem. Też mi to nic nie mówi. Następnie jakieś kolejne frędzle zapakowane. Frędzle, które są przyczepione do jakiegoś kółka. Aha, okej. Tak, tak. Gdybym jeszcze wiedziała, jak się to nazywa po chińsku albo chociaż po japońsku. Zostanę przy nazwie frędzel z kółkiem. No i tutaj mamy pas oraz kolejne frędzle, które spadły. Frędzle zrobione z firanki. A nie, patrzcie, zaczepiło się, będę musiała to za kamerą ładniej ogarnąć. Jest jeden frędzel, tutaj jest pas, chyba na talię, znów na talię i kolejne sznurki. Czerwone. A to chyba główne. Nie, wait, tu są jeszcze spodnie. Świetnie. Spodenki w komplecie, nawet wiedziałam, że są. Niepotrzebnie ubierałam się cała na czarno w leginsy. Teraz się przebierzemy. Ehe. I to jest, to nie wiem, co to jest, firanka. Nie widać mnie teraz przez ten kontrast. Jestem taka artystyczna. O! Za ciepło, przygrzało w główkę. Anyways, zaraz to wszystko przymierzymy, zobaczymy, ile to będzie zajmowało czasu. A skoro już wiecie, jaka to postać, to też wiecie na pewno, czym się ona charakteryzuje i jakie ma atrybuty. Jak to otworzyć? Cian, cian, cian! Tak, zaczną się wszystkie memy z tym, że Emma gra na flecie. Zamówiłam nawet flet, który nie był jakoś specjalnie drogi. Oczywiście link do aukcji będzie na dole. Nie mam zielonego pojęcia, jak się gra na flecie. Nie mam zielonego pojęcia, co oznacza to G tutaj. Ale wygląda na całkiem legitne. Z aukcji przeczytałam, że można na nim grać. W skład wchodzi ulotka w języku chińskim. Będę musiała się z kimś zakolegować, kto mówi po chińsku i będzie miał dla mnie czas. Dostałam również kartę. Ojejku! To będę potrafiła przeczytać, ale nie będę robić z siebie pawiana i nawet nie będę tego czytać po japońsku, bo mimo, że są to znaki kanji i mogłabym je przeczytać po japońsku, to nie będę się wydurniać. W każdym razie słoneczko, są serduszka, uśmiechnięte buźki. Prawdopodobnie jest to podziękowanie za zakup. Ja też również bardzo dziękuję. Ale tutaj jeszcze mamy więcej. Mamy książeczkę, w której są nuty do grania na tym flecie. Już widzę, jak to ogarniam. Nie no, postaram się i może chociaż się tej głównej piosenki nauczę. Kolejne frędzle frędzlowate. Coś. I coś. I coś bardzo brzydkiego, czego raczej chyba nie będę używać. Tutaj też jest napisane G. Nie wiem, do czego to służy. Zaraz ogarnę z instrukcji, która jest po chińsku, ale mam nadzieję, że ogarnę.
Słuchajcie, jest plus taki, że potrafię japoński na tyle, że jestem w stanie mniej więcej się po znakach zorientować, co jest to. Na przykład ten tutaj, ten drugi, od tyłu znak, to jest flat, fue. Więc wiem, że coś tam flat. Aha. Aha, to takie małe czarne. Gdzie to jest? To. O, też jest podpisane fue, coś tam. Bo to po chińsku, to ja nie potrafię, ale na pewno jest to klej, który rozrabia się w wodzie, a następnie z pomocą chyba tego, bo znaki się zgadzają, tu prawdopodobnie w środku bibułka, zaklejamy dziurkę we flecie. Prawdopodobnie którąś z tych dwóch, żeby flet w ogóle mógł działać. Dobra, nie zanudzam Was gadaniem o flecie, bo jeszcze sobie zrobię krzywdę. Zmienię ustawienia kamery i mimo, że się roztapiam i mam całe mokre włosy i się w ogóle cała lepię, to przebiorę się w ten stos ciuchów i pokażę Wam, jak strój wygląda, jak go oceniam i czy był wart swojej ceny. Ponieważ, tak jak mówiłam, no jest to tani chiński cosplay do zdjęć, do zabawy. Będę robić cosplay sama w domu. Może gdzieś pójdę do jakiegoś studio dla cosplayerów porobić zdjęcia, ale na pewno nie będę miała żadnego towarzysza tutaj w Japonii. Jeżeli robisz cosplay z tej serii i chciałbyś ze mną zdjęcie, jakbym była kiedyś w Polsce, napisz do mnie. No, a teraz szybkie ustawienie kamery, sprawdzenie czasu i się przebieramy. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, ale jest mi tak potwornie gorąco, że niestety muszę zdjąć tą koszulkę, co mam pod spodem oraz leginsy, na które ubrałam spodnie, więc zrobię to poza kamerami i jeszcze raz ubiorę strój, ale już na gołe ciało, że tak powiem, na bieliznę, ok? Bo po prostu się topię, jest za gorąco. I właśnie dlatego nie idę na żadne party cosplayowe. Jestem w domu przy temperaturze 16 stopni. Tak się spociły moje rączki. Słuchajcie, zanim się roztopię, ubrałam wszystko na bieliznę i mam jeden problem z tym strojem, ponieważ jest na mnie za duży. Czerwony ma iść od spodu, więc zaraz go zwiążemy. Mimo, że ma tutaj sznureczki, to te sznureczki moim zdaniem są za daleko, ponieważ wylatuje mi biust przez nie. I następnie ma iść ta czarna, nie wiem jak to nazwać, haori, ta czarna część. Tutaj również są sznurki, żeby je zawiązać tak. Ale jeżeli ja je tak zawiążę, to mi to wszystko tutaj zaraz spadnie, rozwali mi się to. I wiem, że jesteście prześwietleni, ale niestety nie mam innego kadru. Byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym tego nie powiedziała, ale okazało się po praniu już, że jest więcej sznureczków. Że tutaj w środku jest sznurek, którym prawdopodobnie zawiązujemy tutaj, dlatego nam się nie rozwala dekolt, a ten sznurek zawiązujemy tutaj. Więc mój błąd naprawiam. Przy kolejnym filmie porozmawiamy o tym, jak ten strój leży. Spróbuję się związać tą czerwoną tasiemką tutaj, żeby mi się to jakoś trzymało. Pod samym biustem. Chociaż jak na to ubiorę męską klatę, to tam biust to będzie najmniejszym problemem. Tylko że wtedy to już się na 100% usmażę. Dobra. Ubierało się yukatu, ubierało się kimono. To mniej więcej w podobnym stylu to jest, ok. Dlaczego tak wysoko? Bo i tak mi to zjedzie i tak. Teraz ubierzemy dolną część, nazwałam to roboczą gacialanty. Gacialanty, którymi się owiniemy dookoła, ponieważ też jest to na mnie za duże. Więc gacialanty. Jeżeli masz 1,70 m jak ja i chciałbyś kupić ten strój i zastanawiasz się, czy będzie dobry na długość, to na długość jest dobry, jak widać.
Ale no niestety, jak jesteś taki szczupły jak ja, to będą problemy. W ogóle teraz zauważyłam, że to źle ubrałam, bo gacielanty mają być od spodu, a kurteczka ma wychodzić. No way! Muszę się znowu rozbierać. No nic, znowu robimy striptease. Odzywam się w trakcie, naprawiłam błąd. Teraz gacielanty są pod spodem, potem jest czerwone, potem jest czarne. No i teraz znów jeszcze raz przechodzimy do pasa obi, a na pas obi są mniejsze paski. Paseczki, które też są w taki sposób skonstruowane, że tylko tutaj mają zapięcie, a tutaj macie regulowaną długość. I chciałabym to zrobić ładnie. Ale kiedy chcę to zrobić ładnie, to wiszą mi takie długie końce. Lepiej to nie będzie wyglądać. Do tego ten czerwony... Ojej, chodź tu! Frędzel. Czerwony frędzel, który się zafrędzlowił. I ten frędzel ma takie zapięcie, które do niczego mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, gdzie sobie mam to zapiąć. Jestem głupia. Ten czerwony paseczek ma iść u góry, ale już nie wiem, czy chce mi się to zdejmować po raz kolejny. Na razie tak poglądowo. Dopnę go, nie wiem, gdzieś tutaj. I oko frędzel było sprzedawane osobno. To nie była część cosplayu. Oko frędzel, czerwony frędzel. Jeszcze na ramienniki. Na ramienniki, po których spłynął już pot. Dobrze, że są na rzepę, a nie na kolejne jakieś zapięcia, bo nie wiem, czy dałabym radę. Też mam wrażenie, że są one na mnie delikatnie za duże. Rozmiar M do moich witek, bo niestety za duży. Ale tak się prezentuje poglądowo strój Wei Wuxie, Wei Ji. Na szczęście bez mojej głowy, ponieważ jest cała brzydka i spocona. Ale tak wygląda cosplay. Strój, cena na dole. Dajcie znać, czy było warto, czy się opłaca, czy jakościowo wygląda to dobrze. Nie polecam w tym teraz wychodzić na słońce, bo będzie ciężko. Został nam jeszcze flet, więc dajcie mi sekundę. Udało mi się przeżyć te katusze. Jak widzicie, strój się niezbyt ładnie układa w tej części tutaj. Prawdopodobnie jest to spowodowane stanikiem, który mam na sobie, więc po prostu do cosplayu go zdejmę i ubiorę jakiś binder albo moją męską klatę. I został nam jeszcze flet, ponieważ wiga nie będę dzisiaj ubierać. Wig nie jest jeszcze zrobiony pod cosplay. Do fletu mamy dołączone kolejne frędzle. To pewnie ma jakąś fachową nazwę, ale dla mnie to są frędzle. Ok. Frędzel numer 1. Jak Wojran. I frędzel numer 2, który jest bardzo, bardzo ładny. Ma taki jak z jadeitu, oczywiście jest to plastik pewnie, ale jak jadeitowy kamień. Frędzelki z koraliczkami i skoro flet się trzyma tak, a on miał ozdoby tutaj, to te kropki na pewno są po to. Wow, jaka jestem mądra. Ja, słuchajcie, najgorsze jest tym wszystkim to, że przy tych cosplayach, przy tym stroju nie było żadnej instrukcji, jak to ubrać. I ja, zaglądając teraz, po którymś razie nieudanym, chyba trzecim, na stronę aukcji, z której zamówiłam ten strój,
Zaczęłam oglądać zdjęcia i filmy, które są tam pokazane, bo po prostu no, zgłupiałam, nie wiedziałam, co ma jak iść. I też jestem zdziwiona, że czerwona wstążka ma iść na skórzane obi, a nie odwrotnie, ponieważ w kimonach... No nie mogę tego przewlec tutaj, ponieważ w kimonach jest odwrotnie taka wstążka, ona się fachowo jakoś nazywa. Oczywiście teraz sobie nie przypomnę, nie wyjdę na kretynkę i ignorantkę, ale ta wstążka idzie pod obi, żeby właśnie nie wystawała, a tutaj jest odwrotnie. Ale jest o wiele bardziej przyjemny strój w noszeniu, bardziej komfortowy niż Shingeki no Kyojin. Tak wygląda zamontowana ozdoba do mojego fletu. Mamy tu jeszcze jakieś piórko. Nie bardzo wiem, co ono ma robić. Nie potrafię przeczytać po chińsku. Okej. To jest coś takiego. Prawdopodobnie ma być to po prostu rekwizyt. Bo Wei był magikiem. Także coś takiego. Coś takiego. I frędzel, które nie mam zielonego pojęcia, do czego miałby być przyczepione. Bo już by było za dużo frędzli chyba tutaj. Jak myślicie? Do czego to może być? Bo żadnej instrukcji nie ma. A, jeszcze jest to. Ale do czego to jest? To jest też do stroju i to jest bardzo ładne. Tylko nie mam pojęcia do czego. I im dłużej nagrywam, tym bardziej mam mokre włosy i wyglądam coraz gorzej. O nie, to jest kolejny frędzel. Co ja mam zrobić z kolejnym frędzlem? I w ogóle nie pasuje mi do stroju. Czy to jest na pewno do tego stroju? Patrzcie, jak to wygląda ładnie. Dlaczego jest ten frędzel? Z drugiej strony mam sobie go zawiesić. No dobra. Słuchajcie, nie wiem, do czego są te wszystkie frędzle, czy to na pewno ma tak wyglądać, ale przyniosę wiatrak, bo naprawdę jest mi bardzo, bardzo ciężko i bardzo gorąco i w ogóle jest wszystko bardzo. Przyniosę sobie wiatrak, jak poleciała siatka, i zrobimy przebitki stroju przy wiatraku wraz z fletem. No i pokażę Wam też strój, jak wygląda z bliska.